Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Możemy być zaskoczeni zachowaniem Jezusa nie mniej niż faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii. Oni dziwili się, że Jezus nie obmył sobie rąk przed posiłkiem, a nas może dziwić to, że przyjął zaproszenie od swoich największych wrogów, faryzeuszów. Jezus nie odrzuca nikogo, nawet tych, którzy wobec Niego są nastawieni wrogo, którzy za parę miesięcy skażą Go na śmierć. Obiad u faryzeusza stał się pretekstem do zwrócenia nam uwagi na bardzo ważny temat. Nam, podobnie jak owym faryzeuszom, zdarza się bardziej przywiązywać wagę do zewnętrznej strony naszego życia niż wewnętrznej. Starannie dbamy o to, aby ludzie mieli o nas dobre zdanie. Przy tym tracimy na autentyczności, udając kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus wskazuje nam, że należy rozpocząć od serca człowieka, od jego wnętrza. Serce można oczyścić jałmużną, darem z samego siebie, darem, który wypływa właśnie z serca. W ten sposób wszystko staje się dla nas czyste. Nie przywiązujmy zbyt wielkiej wagi do powierzchowności, ale dbajmy o czystość, czyli świętość własnego wnętrza, a wszystko stanie się dla nas święte. Z serca człowieka wypływają jego pragnienia. Z serca bierze się również początek jego działania. Serce czyste jest gwarancją świętego postępowania. W przeciwnym razie człowiek staje się obłudnikiem. W jaki sposób dbam o czystość swojego wnętrza? Czy daję swoje serce na jałmużnę? To znaczy, czy jestem nastawiony na ofiarną służbę wobec drugiego człowieka? Czy raczej mam nastawienie stricte konsumpcjonistyczne? Zagarnienia wszystkiego dla siebie, dbania wyłącznie o swoje. Od kondycji serca zależy całe życie. Dbajmy o świętość serca, a i nasze działanie zewnętrzne stanie się czyste, święte.